Siema, witam Was w tą środę. tocy Live są obecne w chwili już na ostatniej prostej. Dwa pełne dni, no i piątek. A w piątek o godzinie 19 do paczek trafią tocy Premier League, odnośnie których jest kilka przecieków. Wiemy jacy zawodnicy mają otrzymać kartę Team of the Season i sobie to podsumujemy, porozmawiamy o wczorajszym kontencie, o tym co potencjalnie nadchodzi, bo dzisiaj może być gwarant z gwarantowaną kartą tocy Live, no i tak naprawdę o tych przeciekach, które też się pojawiły, więc zaczynajmy. Pamiętajcie, co dzień o 6 rano masz tutaj świeże wiadomości ze świata Ultimate Team. Dzisiaj trochę krótszy materiał pewnie wyjdzie, patrząc ile jest rzeczy. Jeśli możecie, zostawcie lajka, subskrypcję, żeby na bieżąco i lecimy. Dobra, to żeby tak wszystko posegregować, zacznijmy sobie od SBC. To jest zawsze ciekawe, co wyszło wczoraj, jak wczoraj gra wyglądała, co się pojawiło. Ulepszenie mieszanej kampanii 88, wydawałoby się to, że przed wczoraj też to widzieliśmy, po prostu identyko, a czy może nie identycznie, no bo mamy tak naprawdę wyróżnienia toty, przyszłe gwiazdy, karty fantazy, karty urodzin. No i jest ten pik, tylko żeby zobaczyć, jak ten pik ostatecznie wygląda, no to wymagany skład 86 oraz 86 z kartą inform. Oni dalej informy wołają, a informy nie lecą z paczek. Oczywiście można sobie zrobić w SBC informy w tym momencie pewnie jodzą w okolicach 37, może 38 tysięcy monet, jeśli cały czas narastają. 36, więc trochę spadły, ale cały czas po prostu jej daje do wymagań. Idąc dalej, 77% e dislajków i 33% lajków. W dodatkowo ustaliśmy gracza miesiąca, jeśli chodzi o Ligę. Nie jest to ktokolwiek, kto miałby zrobić jakąkolwiek historię i że miałby to coś ciekawego. I tyle, jeśli chodzi o content. Wiadomo, codziennie rozbudowy też się odświeżają, które możecie robić każdego dnia, ale nic nie wyszło nowego, nie wyszło nic niesamowitego, jak na tocy i nie pojawiło się coś, co mogłoby zaskoczyć, bo ta mieszana kampania oczywiście może być tam modyfikowana, ale to jest coś, z czym żyjemy od kilku miesięcy. A jako, że mamy dzisiaj środę, to idąc analogicznie do zeszłego roku, co nie musi się sprawdzić, wiadomo, ta edycja jest inna, inaczej podchodzą i taka paczka nikogo by raczej aż tak nie elektryzowała. Przydałoby się, żeby taki pik się pojawił tak na logikę, jeśli za darmo dali na paczkę na samym początku tego eventu. Z toc live, no to kupią znać znowu do SBC i powiedzieć, To dla Was wszystko, resztę macie w sklepie, więc może dadzą pika. Bądźmy tak nastawieni. Idąc dalej, słuchajcie, dzisiaj w środę potencjalnie może wyjść SBC o gwarantowaną kartę TOC Live. Mam nadzieję, że pik, a nie paczka. Natomiast jak to wyglądało rok temu, Skład 8.4, teraz oczywiście to może się różnić, ale była wymagana karta Team of the Season, więc to jest coś ciekawego, co może kogoś tutaj zainteresować. To jest taki content, który potencjalnie może Ci się pojawić. Co może być nowego? Reszta SBC tak naprawdę ma rzucone, jeśli wejdziecie w rozwój, no to doskonale widać, 4 dni, tutaj to nawet nie chodzi o to, tylko bardziej, żebyśmy sobie zerknęli, piłka tutaj mamy do końca 2 dni, czyli do piątku, do godziny 19, jeśli dobrze liczę, bo tam godziny mi tylko zostały, tu 3 dni, czyli to będzie do soboty powinno być na logikę, jeśli nic nie mylę, to tutaj też mamy 3 dni, więc po prostu te SBC cały czas są, co dzień się odświeżają, jest co robić, są, no, ale nie ma taki po prostu każdego dnia nowych wyzwań, tylko po prostu odświeżają, znacie to doskonale. Natomiast porozmawiamy o przeciekach, głównie od futszer FIFA Trading Romania. Pojawił się wczoraj taki post, że Tocy z top 5 czyli tych najmocniejszych, tak jak teraz nadchodzi Premier League, będą zawierały nie tylko karty Team of the Season, ale dodatkowo trzy karty Moments. Moments to widzieliście na przykład jak przed chwilą pokazywałem wam rozwiązanie, wyzwania, budowania składu zeszłego rocznego Toca Community, to tam była karta Moment, zamiast karty Toc chyba wrzucona, tak mi przynajmniej mignęło. Wiecie, co o co chodzi? Również będą inne karty, natomiast FIFA Trading Romania dał trzy znaki zapytania. I pytanie, do czego tu zmierza? Czy po prostu kto to będzie? Czy po prostu Foot się trochę myli, albo nie wiem, jakaś inna interakcja ich. Taki jednak przeciek od Foot się pojawił. Czy porozmawiamy o kartach, które są w przeciekach? Wiadomo, Drużyna TOC Premier League. Tu pewnie wiele osób się spodziewa, kto ma być. Może jakieś zaskoczenia będą, może jakieś 1, 2, 3, 4 nazwiska, ale ogólnie pewnie nie będzie jakichś niesamowitych rzeczy, no bo każdy się spodziewa, kto może na, po tym sezonie dostać takie wyróżnienie. Van Dijk, jeśli chodzi o Van Dijk, tak jak widzicie, jeden PlayStation to ja widzę, że Fiatrenik z y, Romania zlikował, czyli antycypowanie. Yy, Następnie mamy Halanda, Palmera, Watkinsa, którzy zostali zapowiedzieleni przez Fiat Rynik Romania. Son ma otrzymać również taką kartę. N ma być kartą Moment właśnie toc, podczas to, co Premier League. Następnie Palmer, to już widzieliście go wcześniej. Garnaczo ma również otrzymać kartę Team of the Season. moments lecimy dalej. White White również ma mieć kartę i no i tutaj mamy Wegę. Vega, Vega te, te mini ligi, które powinny się pojawić, przynajmniej on został w chwili obecnej zlikowany. A Adrianna, no i jeszcze jedna karta jest, jest. что Udol, Udol, jeśli chodzi o niego, to jest karta Tots Life. To jest karta Tots Live, bo wiadomo tutaj w tym przypadku mamy ligę francuską, do tej ligi francuskiej to naprawdę sporo czasu zostało, więc istnieje duża szansa, tak naprawdę bardzo duża, że dzisiaj albo jutro pojawi się on w wyzwaniach budowania składu, więc pozostaje nam tylko czekać. Tu jest przeciek od Food Campa. Znaczy tam nie było dopisane, czy to będzie SBC, może jakieś zadania nowe by się pojawiły, czy coś takiego, czy chociaż to bardziej wątpię, więc tutaj nie ma żadnej informacji, gdzie jej to planuje. Taka karta ma jednak w grze Samej wystąpić. Jeśli chodzi o sklep, powiem Wam, że wcześniej w ogóle nie sprawdzałem tych paczek promocyjnych, nie zerkam jak to wygląda, czy pojawiło się coś wielkiego. Nie, nadal mamy ten sam komplet największych paczek. Paczka za milion monet chyba pozostaje takim celem, że ludzie się spodziewali, że na to już z tym odpalą, a tu mamy tocy, na razie do miliona monet nie dochodzą, może to byłoby za dużo, a może szykują na jakiś lepszy moment. Euro, futis, zobaczymy. Słuchajcie, nie przedłużam. Ponad 5 minut porozmawialiśmy, sytuacja wygląda tak. To są jakieś takie nowości, które pojawiły się na Twitterze, karty, które nadchodzą. SBC dzisiaj może być gwarant, to trzeba też wziąć pod uwagę, oczywiście patrząc z zeszłorocznym kalendarzem. Yy, no i tyle, takie omówienie codzienne. Dla podtrzymania nawet takiej regularności, mam nadzieję, że będę robił teraz te szybsze materiały, w miarę będą siadać. I mam nadzieję, że nie będę robił jakichś błędów, bo tak naprawdę w tej grze nie dzieje się może aż tak dużo. Natomiast niekiedy się siedziało dużo więcej i się śledziło każdy tweet, który wychodził na temat tej gry, nawet odpowiedź tych wszystkich. Likerów, było prościej za tym, nad, nad, za tym po prostu nadążyć, ale w miarę będziemy podsumować. Jeśli ktoś nie ma czasu oglądać sobie Twittera, nie chce mu się nawet, a woli sobie włączyć gdzieś tam jadąc do pracy czy coś takiego, to będzie bardzo miło. Drugi temat, kanał newsowy również o 6 rano, codziennie pojawiają się odcinki, też możecie sobie włączyć. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się jutro o 6 rano. Miłego dnia, Siema.